Annuncio Vobis Gaudium Magnum. Abemus Papam. Dowody na istnienie Boga. Katecheza świętego Jana Pawła II, wygłoszona 10 lipca 1985 roku. Kiedy zadajemy sobie pytanie, dlaczego wierzymy w Boga, jako pierwsza nasuwa się odpowiedź naszej wiary. Bóg objawił się ludzkości, nawiązał kontakt z ludźmi. Najwyższym objawieniem Boga jest Jezus Chrystus, Bóg wcielony. Wierzymy w Boga, ponieważ Bóg pozwolił się nam odkryć jako Najwyższy byt, jako wielki istniejący. Ale owa wiara w objawiającego się Boga znajduje także potwierdzenie w rozumowaniu naszego umysłu. Po głębszym zastanowieniu stwierdzamy, iż nie brakuje dowodów na istnienie Boga. Opracowali je myśliciele w postaci filozoficznych dowodzeń, opartych na ściśle logicznym toku myślenia. Mogą być one jednak ukazane także w prostszej formie, dzięki czemu stają się przystępne dla każdego, kto usiłuje zrozumieć sens otaczającego go świata. Mówiąc o dowodach na istnienie Boga, musimy podkreślić, że nie chodzi o dowody w porządku naukowo-eksperymentalnym. Dowody naukowe we współczesnym rozumieniu tego słowa mają znaczenie tylko w odniesieniu do rzeczy uchwytnych dla zmysłów. Jedynie bowiem one mogą być przedmiotem doświadczeń badawczych i sprawdzianów dokonywanych za pomocą narzędzi, jakimi posługuje się nauka. Pragnienie naukowego udowodnienia istnienia Boga oznaczałoby sprowadzenie go do poziomu bytów naszego świata, a więc błąd metodologiczny już samej kwestii kim jest Bóg? Nauka musi uznać swoje ograniczenia i swoją niemoc. W dotarciu do istnienia Boga nie może tego istnienia ani potwierdzić, ani zanegować. Nie znaczy to jednak, że uczeni nie są w stanie znaleźć w swych naukowych badaniach takich motywów, które pozwalają zakładać, że Bóg istnieje. Skoro nauka jako taka nie może dotrzeć do Boga, to uczony, obdarzony rozumem, który nie ogranicza się w swych badaniach do rzeczy uchwytnych zmysłami, może odkryć w świecie podstawy prowadzące do stwierdzenia, że istnieje byt, który go przewyższa. Wielu uczonych doszło i wciąż dochodzi do tego odkrycia. Ten, kto z wewnętrzną otwartością zastanawia się nad tym wszystkim, co składa się na istnienie wszechświata, nie może nie zadawać sobie pytania dotyczącego początku. Obserwując pewne wydarzenia, instynktownie pytamy o ich przyczyny. Jakże nie zapytać o to samo w odniesieniu do wszystkich istot i zjawisk, które odkrywamy w świecie? Problem ten jawi się z jeszcze większą wyrazistością w świetle hipotezy naukowej dotyczącej na przykład ekspansji wszechświata. Jeśli wszechświat podlega nieustannemu rozszerzaniu się, czyż nie trzeba cofnąć się w czasie do chwili, którą można by nazwać momentem początkowym, do momentu, w którym rozpoczęła się owa ekspansja? Ale jakąkolwiek by przyjąć teorię na temat powstania wszechświata, nie można pominąć sprawy najistotniejszej. Ów wszechświat, znajdujący się w nieustannym ruchu, zakłada istnienie przyczyny, która dając mu byt, wprawiła go również w ruch i wciąż go zasila. Bez tej najwyższej przyczyny świat i wszelki ruch, jaki w nim panuje, pozostałyby zjawiskami niewytłumaczonymi. I niewytłumaczalnymi, a nasz rozum nie mógłby być zaspokojony. Umysł ludzki może otrzymać odpowiedź na swoje pytania tylko wtedy, gdy uzna byt, który stworzył świat z całym jego dynamizmem i który stale utrzymuje go w istnieniu. Potrzeba dotarcia do najwyższej przyczyny staje się bardziej widoczna, jeżeli weźmie się pod uwagę doskonałą organizację, którą nauka wciąż odkrywa w strukturze materii. Czyż rozum ludzki, który z tak wielkim trudem zmierza do określenia budowy i zasad działania cząsteczek materii, nie skłania się może ku temu, by szukać ich początku w najwyższym rozumie, który dał początek wszystkiemu? W obliczu tych wspaniałości, które można by nazwać niezmiernie małym światem atomu i niezmiernie wielkim światem kosmosu, umysł człowieka odczuwa w pełni, że wszystko to przekracza jego twórcze możliwości. A nawet wyobraźnie. I pojmuje, że tak wspaniałe i wielkie dzieło wymaga stwórcy, którego mądrość przewyższa każdą miarę, a moc nie zna granic. Wszystkie spostrzeżenia dotyczące rozwoju życia prowadzą do analogicznego wniosku ewolucja istot żyjących, która stanowi przedmiot badań naukowych, zmierzających do określenia jej etapów i wyróżnienia działających w niej mechanizmów ukazuje zadziwiającą wewnętrzną celowość. Owa celowość, prowadząca wszystkie byty w tym samym kierunku, nad którą nie posiadają one władzy, ani nie są za nią odpowiedzialne, każe domyślać się ducha, który jest ich wynalazcą i stwórcą. Jeszcze bardziej zadziwiającą celowość ukazuje historia ludzkości i życie każdego człowieka. Oczywiście, człowiek nie może wytłumaczyć sobie sensu wszystkiego, co dzieje się w jego życiu, a więc musi przyznać, że nie jest panem własnego losu. Nie tylko nie jest swoim Stwórcą, ale nawet nie ma władzy panowania nad biegiem wydarzeń w swoim życiu, jest jednak przekonany o swoim przeznaczeniu i stara się odkryć, w jaki sposób je otrzymał, w jaki sposób jest ono wpisane w jego istnienie. Są takie chwile. W których jest mu dość łatwo rozpoznać tajemniczy cel, ukryty w zbiegu okoliczności czy wydarzeń, wtedy skłonny jest potwierdzić panowanie tego, który go stworzył i kieruje jego życiem. Pośród wielu rzeczy tego świata, które każą nam podnosić wzrok ku górze, znajduje się piękno, przejawia się ono w rozmaitych cudach natury, przemawia językiem niezliczonych dzieł sztuki, literatury, muzyki malarstwa, sztuk plastycznych. Można je także podziwiać w postawach moralnych. Tak wiele jest przecież szlachetnych uczuć, tak wiele wspaniałych gestów. Człowiek ma świadomość, że całe to piękno zostało mu dane, nawet jeśli współdziała w nadawaniu mu wyrazu. Człowiek może w pełni odkryć i podziwiać piękno tylko wtedy, gdy pozna jego źródło transcendentne piękno Boga. Niektórzy przeciwstawiają tym wskazówkom prowadzącym do istnienia Boga Stwórcy dzieło przypadku lub wewnętrznych mechanizmów materii. Mówić o przypadku w odniesieniu do świata, który ukazuje tak bardzo złożoną organizację elementów i tak zadziwiającą celowość życia, oznacza rezygnację z próby wytłumaczenia świata, który jawi się naszym oczom. W rezultacie jest to jednoznaczne z chęcią uznania skutków bez przyczyny. Jest to rezygnacja ludzkiego rozumu, który w ten sposób zaniechał myślenia, odrzucił próby rozwiązania swoich problemów. Reasumując, można powiedzieć, że istnieje całe mnóstwo znaków skłaniających człowieka, usiłującego zrozumieć świat, w którym żyje, do tego, by skierował wzrok ku Stwórcy. Dowody na istnienie Boga są liczne i zbieżne. Pomagają wykazać, że wiara nie pomniejsza ludzkiego rozumu, ale jest dla nim bodźcem do refleksji i pozwala mu lepiej zrozumieć to wszystko, co w obserwowanej rzeczywistości wywołuje w człowieku pytania. W naszym cyklu katechetycznym jesteśmy przy pierwszej prawdzie wiary, pierwszej prawdzie składu apostolskiego wierze w Boga. Pytamy się wstępnie. Dlaczego wierzymy w Boga? Odpowiedź zasadnicza na to pytanie jest: Dlatego, że Bóg sam siebie nam objawił, przede wszystkim w Jezusie Chrystusie. Jednakże to Boże objawienie pozostaje w związku z poznaniem, a raczej z poszukiwaniem poznawczym ze strony umysłu ludzkiego. Jak gdyby spotykają się te dwie drogi. Jedna, która idzie od Boga ku nam, przez objawienie, przede wszystkim w Jezusie Chrystusie druga, która idzie od człowieka, od ludzkości. Człowiek obserwuje świat i zadaje sobie pytania w związku z tym, że właśnie widzialnym wszechświatem. Są to pytania podstawowe, przede wszystkim pytanie o przyczynę. Na te pytania nie mogą nam udzielić odpowiedzi nauki szczegółowe, ponieważ one ograniczają swój przedmiot do tego, co widzialne, więc nie mogą poznawać Boga, który nie znajduje się na poziomie rzeczy widzialnych. Jest całkowicie transcendentny. Przerasta, przekracza swoją istotą wszystko to, co widzialne i dostępne zmysłami. Natomiast nasz umysł stawia wciąż pytanie o pierwszą przyczynę wszystkiego, co istnieje. To pytanie nie jest tylko pytaniem o początek zjawiskowy wszechświata. Jest pytaniem o źródło istnienia tego wszystkiego, co ma swój także zjawiskowy początek. Jest to oczywiście również pytanie o celowość. Jest to pytanie, które budzi w nas poznanie wspaniałej struktury poszczególnych stworzeń, zarówno w sferze tak zwanego mikrokosmosu, jeżeli weźmiemy atom czy jakąś najdrobniejszą cząstkę organizmu żywego, jak też i makrokosmosu, który dzięki różnym instrumentom, jakich używają astronomowie, poznajemy coraz pełniej w jego niezmierzonej prawie wielkości. Otóż te i inne fakty, które składają się na obraz widzialnego świata, tak jak my go poznajemy zmysłami, jak go poznaje nauka, jeszcze bardziej pogłębiają w nas pytanie o pierwszą przyczynę, ponieważ świat, który jest tak zbudowany, który jest tak precyzyjny, który wykazuje taką celowość w poszczególnych swoich członach, w poszczególnych swoich tworach, stworzeniach, nie może być dziełem przypadku. Nie może być także tylko wynikiem procesu mechanizmów materialnych, ponieważ same te mechanizmy również stawiają wobec nas to pytanie: skąd? Tak więc na różnych drogach człowiek stawia sobie pytanie o stworzyciela, to znaczy o pierwszą przyczynę. Stawia sobie to pytanie i tym pytaniem niejako potwierdza od strony umysłowej, rozumowej to, co znajdujemy w objawieniu, jako pierwszą prawdę wiary. Wierzę w Boga, wierzę w Boga Stworzyciela. Jest ogromnie dużo tych dróg, na których człowiek konkretni ludzie dochodzą do poznania Boga, poznania istnienia Boga. Te drogi biegną najczęściej poprzez doświadczenie życiowe człowieka. Wszystkie one również zostały ujęte w pewne systematyczne dowody na istnienie pana Boga ale tych tutaj dzisiaj nie przedstawiam w ich oryginalnej filozoficznej strukturze, tylko raczej wskazuję na te trendy myślowe, na te kierunki myślenia ludzkiego, które nasz rozum podprowadzają w stronę tego, co wyznajemy w składzie apostolskim. Wierzę w Boga Stworzyciela. Wszystkich moich rodaków, pielgrzymów do Rzymu, jeszcze raz serdecznie pozdrawiam, błogosławię wszystkim obecnym i proszę, ażeby to błogosławieństwo Zanieśli do swoich wspólnot Wojczezinie. Patelnost je, samki wiczę tu rołem tu, a dwini ja wenium i jak wolenta si sì, in cielo e in terra, Padre nel nostro quotidiano da sono visori e dimitte l'obice vita nostra, ci curare i nostri vittimi, i vittori vostri, e te lo si induca in tentazione.